Podcast Efekt Synergii w Biznesie. Adrian Micek i Paweł Pachowicz. Podcast ESWB to dwóch pasjonatów, którzy w konwersacyjnym stylu podadzą ci dużo istotnych informacji z pogranicza technologii, biznesu i e-commerce. Konkretna wiedza bez zbędnych wypełniaczy. Odcinek 14 krótkie i długie procesy sprzedażowe, a kompetencje handlowca. Część pierwsza. Cześć Adrian. Cześć Paweł. Stęskniłem się kurczę za tym formatem naszym. W sensie od ostatniego No nie odcinka. było nas trochę. O, o, od ostatniego się stęskniłem. Tak. Także cieszę się, że nagrywamy kolejne mhm. i pytanie czy... Może musimy to zmienić chyba, nie, nie musimy się zastanawiać kto będzie dzisiaj mówił o czym będzie odcinek, tylko może powinno być tak, że powinniśmy to ustalić przed, ale teraz jeszcze po raz, po raz ostatni. Pewnie tak. Może powiesz Adrian, co, co będzie tematem naszego dzisiejszego spotkania. Powiem, powiem. Dzisiejszy odcinek będzie przebiegał pod egidą takiego tematu, jak długość procesu sprzedaży, a kompetencje handlowców, czyli będziemy sobie... W sumie, rozmawiać o tym, jakie umiejętności handlowców są potrzebne w krótkich procesach sprzedaży, w długich procesach, czym one się charakteryzują, czym jest sprzedaż transakcyjna, czym jest sprzedaż doradcza, czy taka relacyjna. No i ogólnie będziemy się wymieniać wieloma myślami, no i zobaczymy, czy zmieścimy się w formacie jednego odcinka, czy może jednak przedłużymy go sobie do dwóch. Brzmi jak plan. Brzmi okay. jak plan. Okay. No to może zaczniemy od rozwinięcia tego, tego tematu, mm -hmm. bo wydaje mi się, żeby płynnie przejść do, do, do tych poszczególnych elementów odcinka. Fajnie by było rozwinąć w ogóle ten proces sprzedaży. Czyli ja, co ty mm -hmm. rozumiesz pod procesem sprzedaży, bo jest podobno proces sprzedaży i zagieti, że jest istnieje, ale, ale nikt go nie widział. I, I pytanie, jak Ty w ogóle rozumiesz proces sprzedaży? To było pytanie, które Ty już mi kiedyś zadałeś, i oczywiście to pytanie jest tak proste w swoim brzmieniu, że najtrudniej się na nie odpowiada. Wszyscy, wszyscy wiemy, że w biznesie najtrudniej odpowiada się na, na najprostsze pytania. Na które wydaje się nam, że każdy zna odpowiedź, a jednak jak przyjdzie to wyartykułować, to jest już ciężko, ale wydaje mi się, że jakąś odpowiedź na to mam. No, mnie się też wydaje, że, że są więksi, mniejsi zwolnicy procesu wprowadzania procesów. Są, są osoby, które zwłaszcza w, w, w branży. IT, jakby funkcjonują bez procesu sprzedaży, tak naprawdę, mhm. i, i to działa, i się świetnie rozwijają, jest super. Także wydaje mi się, że z tym, czy proces powinien być, albo jak powinien wyglądać, albo czy od niego zależy sukces Twojej firmy, to tutaj bym polemizował, bo, bo, bo widziałem przypadki, w których firmy rozwijały się bez sprocesowanego procesu, ale były w tych firmach osoby, które. Bardzo dobrze robiły podwaliny tej, tej, tej sprzedaży i potrafiły prowadzić taką sprzedaż doradczą. Ale to bym na razie się zatrzymał i, i, i zapytałbym Ciebie, jak Ty rozumiesz proces sprzedaży. Więc ja proces sprzedaży rozumiem trochę szerzej, bo ja Ci chyba kiedyś mówiłem, że proces sprzedaży według mnie to jest, co firma ma zrobić. Od momentu otrzymania zapytania o jakąś, jakiś produkt lub usługę, do momentu, kiedy ten produkt i usługa są dostarczone do klienta. Tak? Czyli to jest wszystko, co zawiera w sobie zarówno sprzedaż, czyli od kontaktu do podpisania umowy, jak i też tak zwane delivery, czyli dostarczenie tego, co no zobowiązaliśmy się dostarczyć podczas procesu sprzedaży, tak? Co ty myślisz, Paweł, na ten temat? No, jedna z interpretacji. Tak, <laughs> jedna, a według jedna, ciebie proces sprzedaży? Jedna, jedna z interpretacji. W związku z tym formatem, w którym funkcjonujemy, czyli dość krótkim, to nie mamy czasu, żebym tak o tym opowiedział w szczegółach. Natomiast mm. Mm, ja bym się zastanowił nad tym, jak długość procesu wpływa mm -hmm. na jego kształt, na jego poszczególne elementy mm -hmm. I, i, i to by było dla mnie istotne, bo ja się z, z, spotykam mm, z długimi i krótkimi procesami. Krótki to Aha. może być na przykład taki, że operator sieci komórkowej dzwoni z pytaniem, czy yy, przedłużamy. No okay. i tam raczej, raczej przedłużamy. Przedł... Może przyjmujemy wzią... dowód albo nie. Tak, czy, czy przedłużamy, czy nie. Tam nie ma jakby... Mm -hmm. Można sprawdzić u innego może operatora, jak to wyglądało. Natomiast często przedłużamy po prostu. I tutaj mhm. wydaje mi się, że jakby i kompetencje, i czas poświęcony, i edukacja tego klienta jest dość ograniczone. Natomiast mhm. są też długie procesy sprzedaży, które wymagają zupełnie innego skilsetu i to są też procesy sprzedaży, które no są na dużo większe kwoty, i te mhm. decyzje nie są podejmowane tak po prostu ad hocowo na telefonie, tylko ten proces może trwać rok, a może trwać 18 miesięcy, albo i dłużej. No i tutaj Paweł, wtrącę Ci jedną rzecz, bo nie wiem, czy Ty o tym wiesz, może wiesz, ale ja brałem udział zarówno w krótkich i w długich procesach sprzedaży, ponieważ dawniej pracowałem jako telemarketer też, więc mia miałem przeszkolenie w call center, więc wiem, jak się szkoli w call center i wiem, jak się sprzedaje w call center, i yy, też sprzedawałem większe, większe produkty informatyczne, yy, całe projekty informatyczne yy, o dużych wartościach. Więc yy, też wydaje mi się, że mam dobre porównanie między jednym a drugim, bo tak naprawdę obie rzeczy przeciczyłem na własnej skórze też. No i byłbyś w stanie się odnieść do tego, jak yy, ten. Jakie są istotne elementy i kompetencje może handlowca w krótkim procesie sprzedaży, mm -hmm. a jakie są w długim procesie sprzedaży? Ja zrobię taki delikatny wstęp i potem ty przejmiesz mm -hmm. pałeczkę, ok? Mm -hmm. wydaje, mi, no, wydaje mi się właśnie, że w krótkim, nieskomplikowanym procesie sprzedaży bardzo istotna jest powtarzalność. Bardzo, bardzo, mm -hmm. bardzo istotny jest proces, bo tak naprawdę tych szans... Na sprzedaż może być w miesiącu 50, 100, 200, no, do, dowolna ilość. Natomiast przy długim procesie sprzedaży, przy w dużych kwotach, mhm. wydaje mi się, że narzucanie takiego um, sposobu sprzedaży, który um, opiera się na ogromnej powtarzalności no jest, też, też jest jakby rozsądny, natomiast wydaje mi się, że ma dużo mniejszy sens i dużo mniejsze e, znaczenie, bo też osoba, osoby, które to kupują, os, osoby, które to kupują, bo tak naprawdę średnio chyba jest teraz y, według badań około siedmiu stakeholderów zaangażowanych tak, w taki, tak. taki proces, więc no, to, to jest zupełnie inny film, inna bajka i też y, jakby inne kompetencje handlowców, którzy Pracują na długich albo na krótkich procesach. Czyli w krótkich, mhm. moim zdaniem, jest piekielnie istotna powtarzalność, proces, KPI, mierzenie. Mhm. W mhm. długich wydaje mi się, że istotna jest relacyjność. Mhm. I relacyjność nie w rozumieniu takim, że o ma, masz tutaj fajny zegarek i ty też masz fajny zegarek, no to zróbmy interes za milion euro. Nie wydaje mi się. Natomiast wiem, że mhm. często tak jest ta relacyjność rozumiana. Bardziej w takiej, żeby po pierwsze być partnerem w tej dyskusji, ale też być doradcą. Myś też osobą, która mm -hmm. jakby poprowadzi ten proces edukacji klienta, jakby opowie mu o wszystkich jakby za i przeciw, ale też pomoże mu podjąć decyzję, bo jest ogromna szansa, że ta osoba nigdy tego typu decyzji w życiu nie musiała podejmować, bo jeżeli to jest na przykład jakieś oprogramowanie customowe jeszcze, no to, to to jest ogromna szansa, że to jest pierwszy raz taka decyzja podejmowana przez tą osobę ever. Mhm. I to jest moja odpowiedź na pytanie o proces. Ja to podzieliłem na krótki i długi. Mhm. Pytanie, czy chciałbyś coś tutaj od siebie dorzucić. Mi się wydaje, że poruszyłeś dwa dobre punkty. Powtarzalność w krótkim procesie jest bardzo ważna. I w długim procesie bycie tym partnerem w dyskusji jest też nie, też jest szalenie istotne. Jeszcze chciałbym się odnieść do tego krótkiego procesu sprzedaży. Tak, krótki proces sprzedaży, w którym mamy często i kilkanaście prób dziennie, kilkanaście rozmów z klientami, tak jak na przykład na takim call center, no bo tych telefonów trzeba wykonywać pewnie setkę dziennie. No to rzeczywiście ten proces się bardzo przydaje, ponieważ nie musisz się zastanawiać, co mówić. Tą samą rozmowę będziesz miał w sumie z wszystkimi. Poza tym, Musisz podążać według pewnych norm prawnych, jakiegoś RODO, nierODO innych rzeczy. Ustawy, właśnie o ochronie danych osobowych, będziesz spisywał jakieś dane od tego klienta potencjalnego. Więc ten proces jest szalenie ważny, żeby się go po prostu nauczyć szybko. Czyli to musi być osoba, która jest w stanie szybko się tego procesu nauczyć, jest w stanie go odtworzyć i w ramach tego procesu jest w stanie ewentualnie wyczuć klienta, według mnie, kiedy ten klient jest potencjalny na przekonwertowanie czy, czy, prawda, podpisanie z nami umowy, a kiedy trzeba tego klienta odrzucić, ponieważ też często, jak, jak robi się taki, taki review, tak jak Ty mówiłeś, że musi, musi być to wszystko mierzone i sprawdzane, no to ja się też spotkałem z takimi rzeczami, że w call center mówiło się, że no słuchaj, ale na przykład za długo tego klienta męczysz, tak? czyli ten klient nie podpisze z Tobą umowy, tak, i wtedy jest takie, Wydaje mi się ciche przyzwolenie, że dobra, no to już kończymy ten skrypt i jakby kończysz rozmowę, tak? Idziesz do następnego klienta, bo masz jeszcze 170 potencjalnych lidów w lejku na, na ten tydzień, więc trzeba ich wszystkich obdzwonić, tak? I tam na pewno jest jakiś klient, który się zakonwertuje, więc yy, powtarzalność, proces i możliwość szybkiego przyswojenia. No, czegokolwiek, bo też może być tak, że oferta się może szybko zmienić i też ten handlowiec musi się szybko tej nowej oferty nauczyć. Więc to jeżeli chodzi o krótki proces. Długi proces, no to zdecydowanie liczy się raczej. Co bym tutaj powiedział? Powiedziałbym, że liczy się trochę o bycie w rynku, ale jeżeli nie mamy o bycia w rynku, no to ważne, żeby zaobserwować też, jak inni ludzie sprzedają, co się liczy dla klientów, ale też, żeby być świadomym, że nie do końca. Będziemy wszystko kopiować. Trzeba po prostu wyczuć, jak ten proces wygląda i jak tą relacyjność poprowadzić z klientem. Tak, ta różnica jest jakby szczególnie istotna w, w, w momencie badania potrzeb. Czyli jeżeli tak. to jest krótki proces sprzedaży i my oferujemy przedłużenie abonamentu, no to okej, okay, jakieś tam mikrobadanie musi być. Natomiast na długim procesie to badanie potrzeb może trwać pół roku. Tak naprawdę. Tak. Dlatego procesu... ja bym sobie dorzucił dwie rzeczy do tego długiego procesu sprzedaży. Pierwszą rzecz, jaką bym dorzucił, to jest to, że ważniejsza od kwalifikacji klienta jest według mnie dyskwalifikacja klienta. Czyli... W jaki sposób musimy tego klienta kwalifikować? Czy są jacyś handlowcy, którzy używają metody banta, tak, czyli tam budget i tak dalej, ten cały skrót, tak, czy jakich, jakichś innych frameworków sprzedażowych, nieważne. Zawsze starają się kwalifikować klienta, a mało kto, wydaje mi się, że patrzy z tej drugiej strony. Właśnie jak ja mam zdyskwalifikować klienta. Jak ja mam spra sp sprawdzić, czy on rzeczywiście nie chce tego, nie że. Ja go sprawdzę według wszystkich punktów, dlaczego on chce, tylko sprawdzę go, dlaczego on nie chce, i go po prostu staram się zdyskwalifikować. Jeżeli ja nie mogę zdyskwalifikować tego klienta, to znaczy, że on prawdopodobnie jest super klientem dla mnie. I to jest pierwsza rzecz. Drugą rzecz, którą bym dodał, to jest to, co już kiedyś, Paweł, ci mówiłem. Dobry handlowiec w drugich procesach sprzedaży, moje subiektywne zdanie, powinien ostatecznie wiedzieć, żeby zaoferować klientowi to, co on potrzebuje, a nie to, co on chce. Czyli na przykład, klient przychodzi i mówi: Zróbcie mi stronę internetową, tak, bo tamta stara nie działa, i tak dalej, i tak dalej. No i doświadczony handlowiec nie tyle, że nie zaoferowałby tej właśnie strony, tylko przeprowadziłby proces kwalifikacji, dyskwalifikacji, i na końcu sprawdził. Gdzie leży ten problem tego klienta? Bo się może okazać, że problem leży w czymś prostym i ta strona może zostać. Do, czy doświadczony? To, 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 bo to ciekawy przykład podałeś. No, nie, każdy, nie każdy doświadczony będzie, będzie badał te potrzeby, mhm. bo tak naprawdę podejrzewam, że można się pokusić o stwierdzenie, że nie każdy handlowiec jakby chce badać te potrzeby, tylko chce sprzedać na przykład. No bo ja takie realia znam, że tak może też Oczywiście. się wydarzyć. Więc Oczywiście, tutaj, z doświadczeniem, że... po prostu bym, bym tego nie mieszał, bo wydaje mi się, że doświadczenie to nie zawsze idzie w parze z, z, z tą umiejętnością dostarczenia klientowi tego, co on potrzebuje, versus tego, co, co chce. No to mhm. jakby głównie w związku z tym, że, że sprzedawcy są wynagradzani prowizyjnie. Dziękujemy Wam za wysłuchanie pierwszej części tego podcastu. Po drugą i ostatnią jego część zapraszamy w kolejnym odcinku, który ukaże się za tydzień. Jeżeli znalazłeś u nas w podcaście wartościowe treści, zapraszamy Cię serdecznie do dołączenia do naszej grupy na Facebooku pod nazwą Efekt Synergii w Biznesie. Pragniemy, żeby kontakt z innymi członkami grupy zainspirował Cię do poszukiwania synergii w Twoim biznesie.